Rozpocznie się 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Filmowego Twórczości Osób Niepełnosprawnych, która w tym roku odbędzie się pod hasłem Niepełnosprawni i Podróże. Czy festiwal się rozwija? Znowu jest ogromna ilość uczestników? Jak najbardziej. Z roku na rok ta liczba się zwiększa. Mamy 12 filmów w tym roku, ale też z tak odległych miejscowości jak Kraków czy Zamość. Jaka tematyka w tym roku? Podróże. Podróże. Jak oceniasz to, co widziałeś w momencie? Na pewno byłeś jedną z osób, które obserwowały te filmy. Niestety nie byłem, ponieważ zawsze zostawiam sobie tą taką niespodziankę na sam festiwal, także nie obejrzałem. W porządku. Czy niepełnosprawni, czy wasi podopieczni lubią kręcić filmy i uczestniczyć w tego typu projektach? Oczywiście, bardzo lubią. Jest to dla nich w zasadzie i praca, i zabawa. Dużo się uczą podczas kręcenia tych filmów, pomagają w pisaniu scenariusza, występują w tych filmach. I największą radością dla nich jest, kiedy później mogą zobaczyć na scenie, na ekranie kinowym, film ze swoim udziałem wśród swoich znajomych, kolegów, przyjaciół. Jeżeli chodzi o placówki, to są generalnie warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe, domy samopomocy i domy pomocy społecznej. Z terenu w zasadzie całej Polski, tak jak powiedziałem, mamy Kraków, mamy Zamość, mamy Siedlce, Kisielany, mamy Białopodlaskę oczywiście i tutaj nasze najbliższe okolice. Jeżeli chodzi o zaproszonych gości, no to tutaj wszystkich nie jestem w stanie teraz wymienić, natomiast z zaproszonych gości będą biskup siedlecki, ksiądz Kazimierz Gurda, będzie nasz dyrektor oczywiście Caritas Diecezji Siedleckiej, spodziewamy się prezydenta miasta, spodziewamy się starosty bielskiego, spodziewamy się dyrektorów, kierowników ośrodków pomocy społecznej, oczywiście wójtów, proboszczów, także szeroka gama również przedsiębiorców, partnerów naszego festiwalu. Ja sam osobiście się bardzo z tego cieszę, że ten festiwal stał się tak ważny i tak popularny. I chcę pogratulować tutaj księdzu dyrektorowi naszej Caritas za tę inicjatywę, która kiedyś została podjęta, a dalej jest kontynuowana. Myślę, że jest to taka ogromna szansa dana dla tym, którzy borykają się ze swoimi różnymi trudnościami w swoim życiu. My mówimy o nich jako o niepełnosprawnych i daje im szansę na to, żeby oni pokazali to, co potrafią, żeby się pochwalili swoją twórczością, bo myślę, że to jest takie piękne, że każdy z nas, także i niepełnosprawni, są utalentowani, obdarowani przez Pana Boga różnymi talentami, które oni muszą odkryć i nimi się podzielić. I myślę, że ten festiwal, on daje im szansę na to, żeby zarówno odkryć te talenty swoje, jak również i podzielić się swoją twórczością, swoją inicjatywą, kreatywnością, podzielić się z tymi wszystkimi, którzy tutaj dzisiaj wypełniają tę salę kinową, a wypełniają po brzegi, a więc znaczy to, że też takie zainteresowanie jest ogromne tym wszystkim, co tutaj się będzie działo. Ja myślę, że nazwa tego festiwalu w pewnym sensie jest bardzo symboliczna. Podróż od ich nieszczęścia do pewnej wartości, którą przez ten festiwal oni doświadczają. Tak, ja myślę tak, że to jest podróż, prawda, ale to zawsze jest taka droga, którą się idzie w swoim życiu i na której się spotyka różne sytuacje i ludzi. I myślę, że to jest właśnie takie piękne, że nie zostajemy sami. I myślę, że to jest może takie przesłanie też tego tematu, prawda, że nie zostajemy sami na naszej drodze, że spotykamy się z innymi,
przeżywamy jakąś, prawda, sytuację, doświadczamy czegoś nowego, pięknego. Myślę, że to jest też taki temat bardzo, bardzo ciekawy i mówiący o tym, że potrzebujemy drugich do tego, żebyśmy w naszym życiu pięknie mogli się zrealizować, jak tak można powiedzieć, albo zrealizować plany, jakie Pan Bóg ma wobec nas, bo to jest dla nas najpiękniejsze i najwłaściwsze.